Witajcie moi drodzy widzowie. Trochę czasu się nie widzieliśmy. Mamy już koniec kwietnia i mimo tych chłodnych wiatrów, jakie wieją, mimo wciąż pojawiających się przymrozków nocami, wiosna wszelkimi siłami przedziera się przez ten chłód. No i już w tej chwili możemy widzieć pąki na drzewach, pojawiające się liście na brzozach, jeszcze małe, nieśmiałe, ale już powoli, powoli wiosna staje się faktem, przepiękna aura. A ja witam Was z Borów Niemodlińskich, do których wracam po długim, długim czasie, aby razem z Wami odwiedzić ruiny nieistniejącej już wsi Klucznik, o której kiedyś dawno temu już wrzuciłem krótki filmik tu na mój kanał, już wspominałem o Kluczniku. No ale minęło dużo czasu, od tamtej pory trochę zapomniałem o tym temacie. Dzisiaj jest piękna pogoda i tak sobie pomyślałem, że przyjadę tutaj i trzeba w końcu za ten temat się wziąć. Nie można Was trzymać tyle czasu w niepewności, co to ten Klucznik jest. Zatem witam Was serdecznie w Borach Niemodlińskich i zapraszam na krótką misję poszukiwawczą celem znalezienia ruin nieistniejącej wsi Klucznik. Jak wyglądał Klucznik dawniej, można się dowiedzieć chociażby z pocztówek, które gdzieś tam się jeszcze uchowały w różnych czyichś archiwach. Ja na jedną z pocztówek trafiłem na eBayu. Jakiś Niemiec wystawił na swojej aukcji. Na pocztówce widać kościół ewangelicki oraz kościół katolicki, bo w Kluczniku były dwa. Klucznik to atrakcja dość popularna, informacji o Kluczniku w internecie nie brakuje, jest opis na Wikipedii, są skany map, a można też znaleźć skany pocztówek z widokiem wsi, na które ja trafiłem na stronie pewnego niemieckiego internetowego antykwariatu. W skrócie historia Klucznika wygląda tak, że powstał gdzieś w XV wieku na terenach polskich, a konkretnie Księstwa Opolskiego, które to ziemie jeszcze przed trzecim rozbiorem Polski trafiły w ręce Prus i dopiero po zakończeniu II wojny światowej wróciły do granic Polski. Po 1945 roku niemiecka ludność została wysiedlona, a teren wsi został przyłączony do poligonu Łambinowickiego, który to stanowi temat na osobną opowieść. Jak pokazuje mapa, oprócz kościołów w Kluczniku była też szkoła, karczma i folwark, z którego przetrwała do dziś ogromna stajnia. Kościół katolicki z przyległym cmentarzem znajdował się w północno-wschodnim krańcu wsi, a ewangelicki też z przyległym cmentarzem znajdował się blisko centrum. No teraz już wyjechaliśmy z obszaru lasu na tą ogromną połać przestrzeni z dawnego poligonu. Klucznik jest tam, a my, no co, jak przystało na film z YouTube'a, pora na ujęcie z drona. Dojeżdżamy już na miejsce. Tak, musieliśmy okrążyć dookoła tą polanę ogromną, widoczną na ujęciu z drona. Takim znakiem rozpoznawczym, że jesteśmy już na miejscu, będzie spory fragment drogi wyłożonej kostką brukową. O, tak jak tu. Dobra, przyjechaliśmy. Pora się przygotować do eksploracji. Będziemy chodzić po krzakach, będziemy szukać jakichkolwiek resztek. Ja już tu byłem jakieś 3 tygodnie temu, żeby się trochę przygotować do sfilmowania. Szukałem wszystkiego, co można by tutaj sfilmować.
Jeszcze wtedy gałęzie były gołe, nie było w ogóle pąków na gałązkach drzew, a w tej chwili już jest tutaj całkiem przyjemnie. Ściągam tę kurtkę, bo już się zrobiło ciepło. Napiję się coś, szybciutko coś zjem i bierzemy się do roboty. Okej, ja się ogarnąłem. No i będziemy zaczynać zwiedzanie. A wspierać się będziemy podczas zwiedzania tą oto mapką, wydrukowaną oczywiście z internetu. Ja już mniej więcej wiem, co tutaj gdzie jest. I teraz tak, najlepiej zachowanym obiektem tutaj w całym Kluczniku są ruiny folwarczne, które są bardzo blisko tutaj. Nie widać ich, bo są schowane za drzewami, zaraz tam pójdziemy, ale ponieważ jesteśmy cały czas tutaj na tym skrzyżowaniu, to zaczniemy od tego skrzyżowania i potraktujemy je jako punkt odniesienia. W tej chwili tak, sytuacja wygląda następująco. To jest droga na północ, droga wyjazdowa ze wsi. Po lewej stronie znajdował się cmentarz ewangelicki, kościół też ewangelicki. Natomiast tu po prawej stronie tego skrzyżowania, trochę tam gdzieś w głębi bardziej, znajduje się pozostałość po cmentarzu katolickim i kościół katolicki też tam stał. Tu po prostu dookoła każdego z kościołów był zorganizowany cmentarz, więc przyjechaliśmy stamtąd. Tam jeszcze sobie później pójdziemy, a na razie przejdziemy się w tą stronę i zobaczycie, co widać już tu w pobliskich krzakach. Cały teren jest naprawdę solidnie zakrzaczony, ale spójrzcie. Widzimy słup ogrodzeniowy chyba, albo słup od bramy. I tam zaraz parę kroków dalej będzie jeszcze jeden. O. Tu. Na razie wracamy na skrzyżowanie z powrotem i pójdziemy sobie na zachód. Mniej więcej na południowy zachód. Tam na zakręcie powinien być podest pomnika. Rower tutaj zostawimy, niech sobie stoi. Nic mu się tu nie stanie. Stamtąd przyjechaliśmy, prawda? Idziemy tam. W tej chwili pójdziemy sobie na południowo-zachodni kraniec wsi. Pójdziemy do zakrętu, gdzie powinny być ruiny pomnika. I pokażę wam jeszcze coś na dowód, że tu faktycznie był poligon. Ale to musimy parę kroków zrobić, więc za chwilę. Na razie sami widzicie, no tu krzaki, mnóstwo krzaków, po prostu tak ten teren jest zarośnięty. A jednak coś tu w tych krzakach można znaleźć. I jedno znalezisko już dosłownie za momencik wam pokażę. Tu jest coś ciekawego. Widzicie ścieżkę? Jest ścieżka i ta ścieżka prowadzi właśnie do pozostałości po cmentarzu ewangelickim i my sobie tą ścieżką wejdziemy teraz. Okej, chodźmy. I zobaczcie, coś tutaj mamy. Tablica nagrobkowa. Wieś Klucznik tętniła życiem jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Natomiast została wysiedlona zaraz po II wojnie światowej, co daje nam obraz, ile mniej więcej ta płyta nagrobkowa, ten pomnik
nagrobkowy, ile może mieć lat. Tutaj jest wyraźnie jeszcze widoczny jakiś napis. Zaraz zrobimy sobie zbliżenie. O, tutaj, tutaj. Wyraźne litery, jeszcze nie zarośnięte przez mech, albo oczyszczone przez kogoś, bo to wydaje mi się, że to ktoś po prostu oczyścił. Natomiast tutaj wyżej, no ciężko już odczytać. Coś, jakieś litery jakby jeszcze widoczne, ale jak dla mnie to nie do odczytania. Ścieżka prowadzi jeszcze tam głębiej w te krzaki. Nic, podejdziemy kawałek i zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze mamy szansę znaleźć, coś zobaczyć. Coś tu jeszcze jest. Jeszcze jedna tablica. Napisy są po niemiecku, ja niestety nie znam niemieckiego. Aczkolwiek tak. Tu już widzę jakiś kawałek murku. I tu jest takie jakby malutkie urwisko. Tam w dole też powinno być kilka nagrobków. Tam przy tym, pod tym drzewem jest ta mniejsza tablica. A ja przeszedłem się tutaj i jeszcze znalazłem niemal kompletne nagrobki. Wracamy już teraz na drogę. Opuszczamy teren cmentarza ewangelickiego. Widać, że ktoś tutaj dba o to. Przychodzi, te tablice są poukładane. Trochę tutaj oczyszczone. Non stop muszę sznurówki w butach zawiązywać, bo cały czas gdzieś zahaczam jakieś kolczaste rośliny. Łapią mnie za te sznurówki. Non stop mam buty rozwiązane i muszę się zatrzymywać i wiązać. Ale zaraz wyjdziemy na drogę i będzie spokój. No i parę kroków i już jesteśmy z powrotem na drodze. Idziemy dalej na południowy zachód. Spójrzcie teraz na mapkę. Jesteśmy tutaj na tym zakręcie i znajdujemy tutaj dwie rzeczy. Oryginalnie z pozostałości po wsi Klucznik mamy tutaj podest jakiegoś pomnika, który tutaj stał, już mocno zniszczony, który stał tutaj na zakręcie. On jest na mapie zaznaczony jako, że tutaj stał pomnik. A tutaj wśród drzew, niespodzianka, ale już bardziej współczesna, atrapa budynku z czasów, kiedy tu był poligon. To jest budynek postawiony do celów ćwiczebnych dla wojska. Ale podejdziemy jeszcze tam dalej, za ten zakręt, na sam koniec wioski. I jeszcze natrafiamy na jakąś bramę. Widać tu słup. Tam zaraz następny. A tu dochodzimy do stawu, który widoczny jest na jednej z pocztówek z Klucznika. Staw się zachował i posłuchajcie tych dźwięków. Nie jestem specjalistą z biologii, ale to jest gatunek ropuch. Kiedyś już widziałem na własne oczy ropuchę, która wydawała taki dźwięk. I jeszcze jedna atrapa poligonowa. Wracamy do wsi z powrotem. Południowo-zachodnią część wsi mamy już obczajoną, że tak powiem. A teraz idziemy do największej atrakcji tego miejsca, a mianowicie do zabudowań folwarcznych, a konkretnie stajni. Jesteśmy z powrotem na skrzyżowaniu w środku wsi.
Tam na końcu tej drogi, jeszcze zapomniałem wcześniej dodać, tam była karczma. No oczywiście wiadomo, we wsi karczma musi być. A patrząc się na mapę, która nam ucieka, nie uciekaj mapo, jeszcze raz, patrząc się na mapę, no to my jesteśmy tutaj na tym skrzyżowaniu. Środek wsi, tutaj ten cmentarz i kościół ewangelicki byliśmy, tu były te zabudowania już poligonowe, tutaj ten stawek był. A teraz sobie pójdziemy, nie wiem czy zobaczymy cokolwiek z pozostałości kościoła katolickiego i cmentarza przy nim, więc pójdziemy sobie drogą na północny wschód i tu w tym rejonie, w tej okolicy będą stajnie, które już za kilka chwil. Tutaj bardzo blisko centrum wsi, blisko tego skrzyżowania wchodzimy w krzaki w kierunku południowym i ukazuje się nam bardzo duży budynek, zabudowania folwarczne. To jest ta stajnia, o której przed chwilą wspominałem. Obejrzymy ją sobie na razie z zewnątrz, a zaraz zobaczymy, jaka jest możliwość, żeby zajrzeć troszkę do środka. Chociaż trzeba być bardzo ostrożnym, bo grozi zawaleniem. Ktoś tu przyjeżdża, bo widać wyraźne ślady opon. Wyjeżdżona tutaj dróżka. Jakieś miejsce prowizorycznego ogniska. Więc ktoś tutaj bywa. Ocenić te schody, w jakim one są stanie. No. Wiecie co, nie będę zgrywał kozaka, nie będę tam wchodził, bo nigdy nie wiadomo. Wystarczy mi sam fakt, że mogę sobie to obejrzeć. Dobrze, to stajnie sobie też obejrzeliśmy. I pójdziemy na północno-wschodni kraniec wsi. Może tam jeszcze coś zobaczymy. Tam powinny być pozostałości po kościele katolickim i po cmentarzu. Ten filmik może nie wydaje się długi. Wiecie, że ja już tutaj krążę 5 godzin. Przed chwilą spojrzałem na zegarek. Okazało się, że już 17. No wszędzie tu po bokach drogi są resztki domów. Tutaj widać na przykład jakiś taki bardziej lity mur. Nie wiem czego, może szkoły. Trzeba będzie zaraz spojrzeć na mapę. Zostawiłem mapę przy rowerze. Ciągnie się ten mur dość długo, więc mogła to być szkoła. No i tutaj, tu coś jest w krzakach i tu
Kupy cegieł porozwalane, wyjdziemy, zobaczymy. Akurat krzaki nie są tutaj zbyt gęste, więc może, może będzie troszkę prościej. No zobaczmy, co my tu mamy. Jakiś taki... Oho, trzeba uważać podczas zwiedzania, bo zobaczcie, ledwo widoczna dziura w ziemi, czyli studnia. Trzeba uważać podczas zwiedzania takich miejsc, żeby nie wpaść do czegoś takiego i sobie na przykład nogi nie złamać. Jest tu jakaś ścieżka. Podejrzewam, że to jest ścieżka wydeptana przez zwierzęta. Znowu tutaj jakiś murek. Wejdźmy głębiej. Nic tu w tych krzakach nie widzę. Bez konkretów na razie. Chyba coś widzę. Coś interesującego. Widzicie? O! Co to jest? To jest to coś, ale od tyłu. Tu leży jakaś dachówka, która może posłużyć za trop. Jeżeli będziemy widzieć na zdjęciach wyraźnie dachówkę, to będzie można coś powiedzieć. Ona jest też ciemnoszara. Poza tym... No, trochę tu błądzę w krzakach znowu. Czy coś tu jeszcze jest? Niczego tutaj już nie widzę w tej chwili, więc wracam z powrotem na drogę. W każdym razie tutaj, gdzieś w tej okolicy cmentarz jeszcze, coś jeszcze powinno być, no ale w tych krzakach to w tej chwili nic nie widzę. To miejsce, z którego właśnie wyszliśmy, tam gdzie był ten betonowy obiekt, ten taki jakby mini ołtarzyk czy coś w tym stylu, to tam powinien być kościół katolicki razem ze cmentarzem katolickim. Słyszałem plotkę na temat cmentarza katolickiego, że rzekomo podczas wysiedlania wsi ekshumowano groby i po prostu ludzie odchodząc stąd zabrali prochy swoich czy kości swoich zmarłych do miejsca, gdzie się tam udawali i tam stworzyli nowe groby. Nie wiem, to jest prawdopodobnie chyba tylko plotka. Nie znalazłem jakiegoś rzetelnego potwierdzenia. Natomiast ja jestem już z powrotem na tym skrzyżowaniu tych dróg, tu gdzie jest ta kostka brukowa. Wróciłem do roweru. Miejsce, gdzie byliśmy przed momentem, to jest tutaj... Mniej więcej naprzeciwko tych zabudowań folwarcznych, po drugiej stronie drogi, tutaj jest właśnie kościół katolicki i szkoła. Teraz wróciliśmy z powrotem tutaj do skrzyżowania. No i myślę, że eksplorację wsi Klucznik możemy zakończyć w tym momencie. Temat uznajemy za zrealizowany, chociaż z lekkim opóźnieniem. Ja już będę się powoli pakował, bo jak już mówiłem wcześniej, krążę tu już ponad 5 godzin, już prawie 6. Wiele więcej już chyba nie uda nam się znaleźć, ale myślę, że zobaczyliśmy całkiem sporo. Więc tymczasem żegnam się z Wami z Borów Niemodlińskich, z ruin nieistniejącej już wsi Klucznik i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!